Siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jest ze mną dzisiaj gość specjalny, witam cię serdecznie. I dzisiaj zrobimy sobie pojedynek. Jeden pojedynek już zrobiliśmy, jest na kanale u Łukasza. Link oczywiście będzie pod tym filmikiem, więc jeżeli chcecie obejrzeć, to serdecznie zapraszamy. No i zrobimy sobie pojedynek z Champions League. Tym razem ja będę otwierał małą puszkę. O, nie wiem czemu pokazuję tam. Małą puszkę, a ty będziesz miał tym razem saszetki. Tak, ja sobie wybiorę 5 saszetek. Ty masz dobrą rękę, to mógłbyś mi trafić coś fajnego. Dobra, 5 wybranych. No, to lecimy z tym koksem. Ty ja zaczynasz sobie... czy ja? No ja sobie już wyciągnę i pokażę limitkę. Dobra. A jak chcesz, to możesz już zacząć sobie otwierać. No a ja sobie po prostu na razie tylko otworzę, a ty najpierw pokaż limitkę. Jak się do niej dostanę. Dajesz, dajesz. Mam tam nożyczki, ale nie chcę się iść, ale dam radę. A ty już otworzyłeś? No, czekam spokojnie. Ty masz i tak więcej kart, więc lepiej jak ty zaczniesz. Suni tak zapomniowali to. To jest no masakra jakaś. Idę po nożyczkę. Bo może... Aha, bo ty masz ten już. No, ja już mam wyciągnięte saszetki. O, poradziłem sobie. Dobra, to ja najpierw pokażę limitkę. Ty miałeś brązową, nie? Tak, ja trafiłem Falcao brązowego. A ja będę miał... O, jeszcze patrz, puszkę otworzę. O. A ja mam srebrny. Tylko kogoś innego, nie? Bo nie ma tak, że są trzy karty jednego zawodnika, tylko są różne. Są trzy różne karty trzech zawodników. Jeden brązowy, drugi srebrny, trzeci złoty. I ja mam tutaj Ali. Srebrny Ali. Więc damy go sobie. O, niech będzie sobie tutaj. Dobra. Nie, bo nie będzie go widać, to niech będzie tak. To co, to zaczynasz? To zaczynaj. Dobra. A chodziki na bok. I patrzymy, gdzie tutaj jest specjalna. Z tej strony, czyli od tej zaczynamy. Turan. Filip. Dix. Fajnie, bo patrzę się tam, co pokazujesz. Zapominam w ogóle o tej drugiej. Jimenez. Logo Feyenoordu też trafiłem na moim pojedynku u mnie na kanale. No i Luisao i też go trafiłem. Czyli podobna saszetka co wtedy. A co masz specjalnego? Aha, to. Luisao, tak. Aha. To ja Defender. Teraz jadę. To co, to ja od góry, to muszę wziąć 6, co nie? No troszeczkę więcej weź, bo i tak jest więcej tych kart niż w saszetkach. No to ja mam na początek tutaj Casillasa na All Star. Jest Casillas, czyli bierzemy go jako specjalnego. To damy go bardzo tutaj. Specjalna karta. No i tutaj bazówki. To już jest druga. Bazówki będę dawał tutaj. Midfield Duo. To też sobie odłożymy, nie? Tak jako półspecjalne. Kusk. Kusk, kusk, kusk. O, mam tu FC Barcelonę. O, też damy tutaj, nie? Kodzik. Kodzik. Może nie było widać. A jak było widać, no to kto pierwszy, ten lepszy. Gaber. Czekaj, to już wyciągnąłem. 5, 6. To ile jeszcze pokazać? No, jeszcze z dwie. No to jeszcze dwie. To jest kolejna bazówka. A nie, czemu ja go dałem tutaj bez sensu? Niech on sobie idzie tu. I jeszcze jedna bazówka. Bahrami. I więcej wam nie pokażę. Na razie. Dobra. Teraz druga saszetka. A ja zrobię tak. Pap, znowu tu na samym końcu zauważyłem, że przeważnie są zawodnicy z Realu. Realu, no. Mamy Trapa. Smalling. No, ty masz dobre ręce, bo ty sobie u siebie wyciągnąłeś. Może nie będziemy zdradzać kogo, kto nie widział. To może Silva. Też byś mi wyciągnął jakąś fajną. Był to hat-trick hero, ale nie powiemy jaki. Gulashi. A ty może mi trafisz tego. Bejla z tym. Z podpisem. Ale ciekawy jestem, ile w ogóle 250. Jest. 250 sztuk na cały świat. Midfield Duo Atletico. Ale to jest jakiś modyfikowany, nie? Czy normalny? Nie, chyba podpis normalny. Tak. Bo widziałem reklamę, że on normalnie to podpisywał. UCL
Star All-Star 11 Piqué, czyli Piqué. Też mam taką samą kartę jak ty, no, z UCL, tylko no. Ty masz Casillasa, a ja mam Piqué. A odkładałeś sobie te pół specjalne? A tutaj jest ta. Dobra, to teraz ja. I logo. No to lecimy. Pierwsza bazóweczka. Nic szczególnego. Tutaj też. Ktoś ostatnio mi napisał, po co się czyta nazwiska, jak widać przecież na filmie, co nie? Nie wiem, czemu się tak przyjęło, że się tak czyta, nie? No, początek nie kolekcji wiem, to zawsze trzeba coś. W sumie chyba trzy pokazałem, to tu będzie czwarty. Piąty. No, u mnie tu będą na razie same bazówki. Mam też trapa, też miałeś, nie? Trapa? Takiego zwykłego, nie? Tak, chyba miałem. Trapa. Dobra, pokażę tak. Jeszcze dwie. Też jest Sterling. I no on mnie w ogóle prześladuje, w ogóle w poprzedniej edycji. Nie będziemy może mówić w jakiej, bo to wiadomo. Umtiti. Też mi często wpada ten zawodnik Umtiti. Także ja na razie tak na spokojnie. Same bazówki. Nawet nie miałem nic tutaj pół specjalnego. No to lecimy. David Silva. Dani Alves. Sidibe. 250 garetów bejów tylko. Winks. Ciekawe kto trafi. Zależy czy to ty trafisz. No, zobaczymy. O, ja już idę tam. Johansson z Kopenhagi. Ale popatrzcie, taka dziwna sytuacja. No. Bo tak naprawdę Kopenhaga do Ligi Mistrzów nie awansowała, a zespół jest. To czemu tak? Widocznie karty były wcześniej drukowane, no już tak zostało. No. Bo oni akurat przegrali z tym Karabachem Agdam. W meczu no. I odpadli. Ale na kartach są. No i mamy Winersa, znowu trafiłem, tym razem Modricza. Ostatnio na moim filmiku ty trafiłeś Modricza, jak pamiętam. No. Dobra, teraz twoja kolej. Ale moja kolej. A ja będę leciał tak od razu, nie będę tam sobie przekładał, nie? Dobra, pierwszy zawodnik, Rabiot, tutaj mam z PSG. O, jest pół specjalna. Midfield Duo. Skąd oni są? Z Basel. Bazel. Aha, no to te specjalne damy na razie tutaj. Burma. O, mamy logo. Besiktas. Ben Davis. Ben. Dobra, wezmę jeszcze trzy. I później się jakoś tam wyrówna, nie? Kolejny. I ostatni. Pulisic. Pozdrowienia dla John'ego W, bo wiem, że ty lubisz Borussię. Hej, zaraz się... O, miałem tu jeszcze Mitchell Du. Gdzie on jest? Nie. Nie. Lecimy z czwartą saszetką. Iniesta. Perotti. Eriksen. Ilsanker. Kurde, już myślałem, że to jest ten. Ale jest jeszcze druga karta specjalna. Najpierw mamy forward Cavani z Paris Saint-Germain i man of the match Kyle Walker z Manchester City. Nie wiem, czemu jak patrzyłem na niego, to myślałem, że to jest limitka. Jakoś mi się tak wydawało. Dobra, to ja już będę... Ile masz? Jeszcze jedną saszetkę. Jeszcze jedną saszetkę, no. No to ja już będę chyba normalnie. Mamy tutaj na początek golkipera. Golkiper z Romy, Becker, Matić. O, zaraz będę miał specjalne. Carrasco. Zaraz mi dorównasz. Kuman. I jeszcze... O, przeczytasz to nazwisko? Bernardeschi. Z Juventusu. No i mogę wam pokazać już pierwszą specjalną kartę. O, proszę bardzo, jest Piszczek. Piszczu. Jest Piszczek na Defensive Dynamo, różnie czytają. To co, to już chyba mi wystarczy, nie? Czekaj, ile mam? Raz, dwa, trzy, cztery. No to akurat mniej zostanie. Więcej, jeśli tyle zostało. No, na no jakoś tak. Nawet nie chciałem patrzeć. A tu mam Defendera. Coś tam fajnego masz, powiedziałem. Z Realu Madry? Nie wiem czy z Realu, coś bardzo świecącego. Bernardo Silva. Toprak.
Bo ty w puszce trafiłeś tego Hat-Trick Hero, nie? Tak, 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 w puszce. Tapia. Kusk. Defensive Duo z Porto. No i kolejny Winners Carvajal. Jak pamiętam, to sobie go trafił na moim filmie. No, miałem go. I też również. W saszeszkę. No. No. Czyli coś podobne te saszetki. No właśnie. No to teraz ja. U mnie będą tutaj oczywiście już karty specjalne. Mane. I to jest co? Hot Shot. No, na razie go damy. Tak. O, Pepe, aż mi tak dziwnie na niego patrzeć. W koszulce Beşiktaş'u. No, już tak troszkę dziwnie. Defend, on będzie tutaj do piszczka. No i coś tam masz, nie? O, Hat-Trick Hero, ale to jest Aguero. Aguero, no szkoda, że nie ten. To, ale jest Hat-Trick Hero. Ale nie będę zdradzał, co trafiłeś. Niech sobie zobaczą. Keita jeszcze tutaj jest, man of the match. I na końcu z Realu Madryt jest Varane, którego już mam. Ale mi się przyda. Dobra, to teraz musimy zrobić tak. Sprawdzać, kto trafił więcej lepszych kart. Czyli te chyba odkładamy, nie? Bo te tak, nie liczyliśmy tak, ostatnio to również, więc tym razem też nie. Pół specjalny, nie będziemy ten. Ja mam tak, dwa razy mam defensive. Masz jakiś defensive? Forward i dwa razy defender. Czyli to są te trzy hot shot, nie? A ten nie, ten a nie, to jest UCL All-Star, czyli dwie karty mam. No to mamy remis, bo ja też mam dwa. Ty masz chyba też, bo ja mam Iker Casillasa, a ty masz... Tu mam to. No to znowu remis. Man of the match jeden, też ty masz drugi. No to jest remis dalej. Winners jeden. Też mam jednego. No, czyli wygrywasz, bo masz Hat-Trick Hero, czyli sami możecie zobaczyć, że w tych puszeczkach jest dużo więcej kart specjalnych, o wiele lepsze. No wiadomo, z boksa to zależy, co się wyciągnie, no. Jakie saszetki się trafi. Ale w małej puszce jest zawsze gwarantowany chyba Hat-Trick Hero, bo ja trafiłem i Seba trafił. Ciekawe jak będzie w innych puszkach, a to się przekonamy już niedługo. Czyli jest 1-1. No. Ja wygrałem ostatnio, teraz Sebek wygrał. To każdy u siebie, czyli będzie jeszcze jakiś filmik. Dogrywka. I dogrywka będzie. No to co, to ja ci dziękuję za wspólny filmik. Ja również. Jeszcze zapraszam na kanał do Łukasza, link będzie w opisie. No i pozdrawiamy was serdecznie, trzymajcie się, pa pa! Cześć!